Od urodzenia mieszkam w Nowej Hucie. Najpierw 24 lata spędziłam na Złotym Wieku i tam też chodziłam do szkoły. Potem trzecie liceum ogólnokształcące na Osiedlu Wysokim i na koniec Akademia Wychowania Fizycznego na Alei Jana Pawła II. I tutaj też powstał mój debiutancki tomik potworów. Nie poezji, nie poematów, potworów, czyli poetyckich tworów. Takich krótkich lub dłuższych trochę myśli z czasów moich ciężkich czasów. Życie stało się dla mnie bardzo dziwne i ciężkie. Przyszedł w końcu taki czas, kiedy wzięłam długopis, jakiś brudnopis ze starej szuflady i zaczęłam pisać. I to był początek. Początek niesamowitej przygody, jak się okazało później, ponieważ na zarzewiem tego wszystkiego był ból, niedostatek, cierpienie, a wspaniałym końcem jest właśnie ten moment, kiedy tutaj do Państwa mówię, kiedy znalazłam całą masę wspaniałych ludzi i kiedy wydałam w końcu tą książkę. Książkę, o której nawet nie marzyłam o niej, ale w życiu nie przypuszczałam, że będzie prawdziwa. Wydanie książki spowodowało u mnie taki nagły i nieoczekiwany wzrost samooceny. Nagle poczułam, że mogę. Za mną już są dwa wieczorki autorskie. Nie ukrywam, że były dosyć stresujące. I myślałam, że nie dam sobie rady, ale uwierzcie mi, że otwieranie się na innych wcale nie jest złym pomysłem, a wręcz znajduje się wtedy coraz więcej przyjaciół i znajomych. Wtedy wszyscy odkrywają swoje serce i opowiadają o swoich przeżyciach, o swoich problemach i o swoich poezjach. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj wieczorek literacki Magdaleny Ziemiańskiej z jej debiutancką książką pod tytułem Splątanie. Wielkie brawa! Był to ciężki temat dla mnie. Nie jestem w ogóle wykształcona w tym kierunku. Wręcz uważano mnie za osobę, która nie ma talentu. No to kolejna rzecz, która mnie nurtowała, takie trochę prowokacyjne pytanie. Po co ty napisałeś tą książkę w ogóle? To jest najtrudniejsze pytanie, jakie można dostać. Ja bym odpowiedziała, bo tak. Raczej rzadko, wydaje mi się, że zwłaszcza na początku twórczości, rzadko kto ma wizję jakiegoś końca, wizję jakiegoś celu. Po prostu jest coś fajnego, albo coś strasznego, albo coś męczącego, albo coś, co leży nam na wątrobie przysłowiowej, co musi z nas wyleźć. On jest długi, on jest trochę wierszowany, trochę jest taki sarkastyczny, a są takie sformułowania, które zamykam w dwóch słowach. Moment, w którym to pisałam, to był moment, w którym czułam, że jestem na zakręcie, że jest źle, że mam dość. I teraz zastanawiałam się, czy ja po prostu zrobię koło i wrócę znowu na ten zakręt i znowu i w końcu po prostu nie wytrzymam. Czy jednak to jest sinusoida? W każdym razie idziemy w jakimś kierunku, tak? Góra, dół, góra, dół. Więc jeżeli jestem w dole na tym zakręcie, to jest szansa, że będzie ta góra. A jeżeli kręcę się po kole, no to już w ogóle. Dzisiaj prezentujemy samochód Warszawę M20. 25 takich Warszaw 70 lat temu przyjechało do Krakowa jako taksówki państwowe, które miały stworzyć konkurencję dla prywatnych taksówek, które, no wiadomo, w tamtych czasach nie były mile widziane. Idea była taka, że prywatną inicjatywę wygasi się, a w jej miejsce będą państwowe usługi świadczone przez nowe,
nowoczesny, no ma powiedzmy średnio nowoczesne jak na ówczesne czasy samochody, ale przede wszystkim największą przewagą było to, że one były fabrycznie nowe. Prywatne taksówki to były wszystko stare samochody przedwojenne albo zdezelowane w czasie wojny, naprawiane domowymi metodami, a więc ani komfort jazdy nie był w nich wysoki, ani stan techniczny nie był dobry. Tu mieliśmy samochody z fabryki, tak jak widać, błyszczące, chromami, nowym lakierem i to miała być ta alternatywa dla prywaciarzy, jak to wtedy określano. Ta inicjatywa trwała przez ponad 40 lat. Umarła śmiercią naturalną w 90-tych latach. Mamy dzisiaj taksówkę z pierwszego okresu, właśnie tą, którą się prezentujemy, ale obok na parkingu stoi również beżowy Fiat, który jest przedstawicielem ostatniej serii taksówek, która w 90-tych latach jeszcze w barwach MPK jeździła po Krakowie.